Popuściłeś! Wow! Te rzeczy nigdy się nie nudzą! A, wszyscy to mówią! Pobłogosław mnie, ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem po byku. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? Tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. Dzięki. Może być. Czas do domu. O co ci chodzi? Własnego tyłka byś nie poznał. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania... Jasna dupa! Odzyskujemy tę ziemię w imię Allaha. Szykujcie się na śmierć, niewierni. Wychodźcie, moi pokojowo nastawieni bracia. Czas na biczowanie o biblijnych rozmiarach w piżamach, poganie. To musiało boleć. Teraz czuję nogi. Konstytucję. Muszę wepchnąć z powrotem swoje flaki. Come on.
Miłego dnia. Czy jest to dopuszczalne przez konstrukcję? Dostałeś autograf Gary'ego Colemana? Dostanę za niego niewielką fortunkę na Allegro. Tak, niewielką fortunę. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne po śmierci danej osoby? Tak? A co? No, tak pytam. Skoro już jestem w okolicy, chyba powinienem zostawić coś staremu. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. Dzień wyborów. System może i jest wadliwy, ale zagłosuję, bo zależy mi na tym. I choinka. Chyba nigdy nie jest za wcześnie na to, by wyposażyć dom w poważne zagrożenie pożarowe. Gdzie to było? Powinienem wziąć się do roboty. Podejrzewam, że ta kawalkada przejedzie bez żadnego incydentu spowodowanego faktem, iż wszystkie wozy w tym mieście to bezużyteczne wybuchowe graty. Dzisiaj jest pierwszy dzień końca waszego życia.
Pewnie uważasz, że nie jest. Oto bilecik. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? Dobrze, że to jest nierdzewne. Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Popuściłeś. Wow, te rzeczy nigdy się nie nudzą. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Wow, te rzeczy nigdy się nie nudzą. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Tam,
się właśnie na północ. Nie mogę. Jeżeli ktoś ma ochotę, skasowałem tu trzy panny. Nie wiem, co z nimi zrobić. Może mi ktoś pomoże. Całkiem. Co za pojeb to projektował? Cholera, nawet nie wiem, na kogo to było. Zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. Psiakrew, nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. Prościzna.